generalnej gubernii, którego pełnomocnik był doktorem sztuki w czasie ucieczki, że to mógł być wolny. Jaka jest prawda? Tego być może nie dowiemy się nigdy. Nie zawsze to jednak, że historia jest zmieniona w skali. Odbywać się ostatnie potyczki wielkiej działaczki i tajne projekty i dokumenty. Jest maj 1945 roku. Na rynku pojawili się niemieccy żołnierze w Rewaku oraz Matowce oraz swoim dowódcom SS Kufelkunfiewerem Albertem Neumannem skórzanym płaszczem wysadzonym na ramiona. W przeciwległej części rynku jedna z Thank you.
Za cenę własnego życia bronił i też zbudzili Morwan i jego żołnierze.